szukanie podobnych miejsc, jak uzyskając lekarzem, są Państwo oficjalną formę, którą muszą zapytać, ponieważ impreza dzisiejsza nie jest finansowana ze środków płynnych, a to rządzi się swoimi prawami. Ci oni będą. Szanowni Państwo, organizatorami pikniku grabowskiego firm przedsiębiorców i osób prywatnych. Pozwólcie Państwo, że odczytam teraz sponsorów dzisiejszej imprezy. Prywatna firma Koja Smolniki, spółdzielnia mleczarska Mlekpol w Grajewie, artykuły do produkcji zwierzęcej Anna Mieczkowska, Agroma Grabowo Marian Niesłuchowski, przedsiębiorstwo handlowe Karolina Tchórznicka, piekarnia Grabowo Heleny i Szczepana Mieńkowska, 32 Dywizjon Pancerny, Szwadron Kolarzy, 1 Szwadron Pionierów, Szwadron Łączności, Bateria Przeciwlotnicza i Ośrodek Zapasowy, który dostarczał rezerw materiałowych i ludzkich, Białystok Wołkowiec. Cisza przed bitwą. I to jest, proszę Państwa, tyle na temat Podlaskiej Brygady Kawalerii. Mam nadzieję, że rozszerzył Państwa wiedzę na temat całego tego Związku Taktycznego, który występował w tym rejonie, działając, organizował wypady, organizował rozpoznanie grupowania przeciwnika, jak ostatecznie też przeprowadził natarcie całym ugrupowaniem. Szanowni Państwo, w tym momencie, widząc przeciwnika, ułani otwierają ogień, próbując pokonać te skromne siły, jakie bronią tej placówki. Oj, będziesz widziałam. Niemcy otwierają ogień do ułanów. Ułani, w związku z tym, że są na koniach, odchodzą w rejon zakryty i wzywają posiłki. Następna szarża patrolu rozpoznawczego spowoduje to, że Niemcy zaczynają w panice opuszczać swoje stanowiska obronne i chronić się w swoich okopach, w swoich miejscach obronnych, na swoich placówkach obronnych. Jako że patrol nie odniósł w tej chwili większych sukcesów, rozpoznano rozmieszczenie stanowisk obronnych niemieckich. Patrol wycofuje się poza granicę do nawiązania kontaktu bojowego z przeciwnikiem w celu rozpoznania jego ugrupowania, jak również sił, które będą przeciwstawiać się ewentualnie nacierającym wojskom Podlaskiej Brygady Kawalerii. Ułani spieszeni zajmują opuszczone przez Niemców stanowiska obronne, zajmują je i przygotowują się do odparcia sił przeciwnika, które zostaną podciągnięte w tej sytuacji. Jazdy próbuje zbliżyć się do pozycji niemieckich, tak żeby nawiązać kontakt bojowy. A jednocześnie macie Państwo okazję obejrzeć sobie defilady. Następuje wymiana ognia. Niemcy stwierdzają, że nie posiadają jeszcze należytej przewagi.
państwo. Zaczynają się. Jest. Już działania wsparte siłami powietrznymi, niemieckimi. No to nam notuje. I rozpoczyna wsparcie nacierających wojsk lądowych, czyli piechoty zmotoryzowane, polskie znaki na tych hełmach, artylerii, która zajmuje swoje pozycje, jak również wozów opancerzonych, które zaczynają swoje działania. Wspomnę tylko, że polscy urani, pomimo tego, że nie mieli ilości czołgów, dysponowali jednak bronią mogącą razić i niszczyć czołgi niemieckie. Był to 7,98 mm karabin UR, który przy zastosowaniu właściwej i stosownej amunicji był w stanie przebijać wszystkie wczesne pancerze czołgów niemieckich. Jak w chwili obecnej państwo widzicie, ściągnięte czołgi niemieckie zdecydowanie ruszyły do kontrataku w celu odzyskania systemu i odtworzenia systemu obrony. Natarcie to piechota motoryzowana. Wykonuje również wsparcia samochodami opancerzonymi, jak również lekką artylerią polową. Dalej kawałek. Tam będzie obecna Biała Ognia. Po jednej i po drugiej stronie padają ranni. Rannych zabierają sanitariusze, odnosząc do punktów opatrunkowych. Dochodzi do walki. Między innymi mieliśmy możliwość obserwacji skuteczności uderzenia lotniczego, kiedy samolot nurkujący zrzuca bombę, która trafia idealnie w sam środek pozycji obronnej Polski i odlatuje na kolejny krąg, tak ażeby wykonać kolejne uderzenie. Niemcy wspierani tak silnym środkiem ogniowym, jakim jest samolot, lotnictwo, zaczynają przesuwać się swoimi jednostkami pancernymi, jak również piechotą zmotoryzowaną do przodu, coraz bliżej w kierunku pozycji obronnych ułożonych. Kolejny nalot, kolejne uderzenie i kolejni ranni po stronie polskiej. Polacy nie mają takiego wsparcia ogniowego. Niestety nie są w stanie przeciwstawić się zmasowanemu uderzeniu Niemców. Armian Ognian łani to utrzymać swoją pozycję. Nie, do nas nie zastrzelą, wiesz? Strzela artyleria niemiecka. Uderzenia z powietrza. Wzmacniają się ognia. Tak, następny marze, przygotuj się. Zobacz. Prawie samo życzliwe nasze. O, rany. Na razie
siły niemieckie statycznie zwalczają siłę Rzymu znajdującą się w Niemcach. Jezu, jeszcze leci miłość Niemcy. Próbują w chwili obecnej obejść polską pozycję ogromną od strony. Samolot odleciał, co? Czy jeszcze nie prawym skrzydłem. O Jezu, już chyba odleciał. O nie! W tej sytuacji zawraca? Zaczyna w jaki sposób może prowadzić dalszą obronę, czy też wzywać, ziemnych przez lotnictwo. Skuteczność tego samolotu i jego uderzeń bombowych. Sami jesteście Państwo zaobserwowani. Dodać nie to należy, że prawdziwe sztukasy miały wmontowane jeszcze dodatkowo syreny. W momencie, kiedy przechodziły w lot nurtowy, te syreny przeraźliwie wyjąc, wzbudzały dodatkowo strach, przerażenie, głoszyły zwierzęta, w tym właśnie konie. Żeby poleciał tu? Nie.
lata, ostro, co? Płoną, budynki płoną. Urządzenia, infrastruktury obronnej, płonie, siano dla koni. Chodź, no jeszcze leci. Skubany. Kolejny nalot powoduje uszkodzenie pączka, z którego policja prowadzili ogień i z którego bronili podejścia siłą niemieckiej. A zobacz, co tam się dzieje. Dobrze, nie poszło się tam. Tam mają prawdziwą wojnę. Dobrze wrócą, kurde, brudni. Dzwoń do gośki, czy żyją. Bo może się okaże, że pomocy potrzebują. Co przedstawiamy? Pojazdy opancerzone zaczynają się z wzajemnie. Ile ciekawe, na ile wystarczy paliwa? O, co to poszło? Woda? Co to wybuchło? Butelka z wodą jakaś. Dobra. Ty, no prawie jesteś zmierani. No. A co się za głowę ścieram? Nie, bo te wybuchy są takie, że już nie da się radę. A jak tam? Proszę nie napierać, bo ten pałek ma swoje ograniczenia. Ja trzymam o tak, żeby się przewrócić. Teraz będzie się go dobrze. Dostał? Został niestety samolot przez... W końcu. Widzisz, zestrzelili to. Pododdziały przeciwlotnicze. No. Polskie. Nareszcie. I trzeba tutaj, proszę Państwa... Zaraz tutaj na nas tak pierdyknie. Zobacz, na noszach wynoszą rannych. Podają ranni, zabici. Jak widzimy, wyprowadzany kontratak z prawego skrzydła polskiego na lewe skrzydło niemieckie. Zaraz się strzelić.
się nacierających. Nie wiem. W tym momencie o, zobacz, konie. Widzimy ułanów na konie, którzy z broni krótkiej również bronią białą nacierają na zbliżający się. Zaczynają skupiać swoje pozycje, przechodząc do obrony. Kolejna szarża na pozycje niemieckie, w tym między innymi obezwładnienie obsługi armaty, która była w momencie najgroźniejszym środkiem ogniowym, mogącym wyrządzić największe krzywdy, broniącym się, jak również nacierającym na prawym skrzydłem polskim rusza kontrata wsparty tarsietką. Ułani bardzo powoli poruszając się zwalczają niemiecką siłę żywą. A jak Asia? Uderzenia z dwóch skrzydeł robią swoje. Niemcy zaczynają być okrążani i w tej chwili zaczynają pomału wycofywać się. Zobacz, Niemcy, wycofywać się porzucający sprzęt, trzy armaty, dobrze, bojowy, brawo, i oddając się do niewoli. Strzelił, widzisz, prosto. Podjechał koniem i prosto zastrzelił. Brawo! Możliwe, że to był wypad na miejscowość Sokoły. Gdzie? Też nie to powtórzenie. O, zobacz, nasi. Nasi podnieśli. Odnieśli. Nasi zwycięstwo. Wysiłamy przeciwnika do miejscowości. Tak, tak, tak. Marek. Widzicie Państwo bardzo humanitarne zachowania naszych ułanów. Strzelają Niemcom w plecy, mimo tego, że są bez broni. Pięknie to wygląda, aczkolwiek nie chciałbym być żołnierzem w tej sytuacji. Uda na szarża i uderzenie ze skrzydła prawego spieszonych ułanów z tankietką, jak również udana szarża z lewego skrzydła broniących się Polaków, doprowadziła do absolutnej zmiany sytuacji. Broniący się i nie widzący większych szans na utrzymanie swojej pozycji Polacy nagle wychodzą z walki zwycięską, pokonując nacierający odwód niemiecki. No niestety Niemcy tych odwodów mieli zdecydowanie za dużo i kolejne zetknięcie się szwadronów ułanów będzie już niestety na nich niekorzyść. Niemcy podciągając co rusz to nowe siły, coraz lepiej uzbrojone, bardziej zbliżone do wojsk zmotoryzowanych, Wehrmachtu, nie tylko w Auschwitzu i obrony narodowej, będą to Polacy, wiesz, Polacy chciały postrach i zniszczenie sił zbrojnych II Rzeczpospolitej. Hurra! A czemu nikt nie woła? I na tym, proszę Państwa, tą dzisiejszą rekonstrukcję kończymy. Za chwilę, szanowni Państwo, grupy rekonstrukcyjne pozbierają się, pozbierają swoich rannych, swoich zabitych, tworzą szyk defiladowy i wszyscy po kolei przed Państwem się zaprezentują. Proszę o gromkie brawa w chwili obecnej, w podziękowaniu za trud, za kurz, za znój, za żołnierską odwagę,
tych działaniach bojowych, jakie dzisiaj zaprezentowano. Brawo! Wielkie brawa dla wszystkich rekonstruktorów. Brawo! Ja będę, jeszcze przeczytam raz, kto chciał udział. Brawo, Nasi! Przyjaciół 9. Pułku Strzelców Konnych Zbrojenia. Stowarzyszenie Historyczne Piska Pozycja Ryglowa. W tej chwili przed nami Wiesław Mieczkowski, scenarzysta i reżyser tegorocznej rekonstrukcji. Szwadron Kawalerii imienia Dywizji Kawalerii Zaza Białystok. Stowarzyszenie imienia Podlaskiej Brygady Kawalerii Skorna. Grupa Rekonstrukcji Historycznej Bramowskiego Stowarzyszenia. Brawo Krzysiu! Brawo! Ułanu Litewski. Obrawa minotechniczna Artur Sobiera. A tym to tak? Nie, to nasi chyba. Czekałby mi nie mylą. Miło, że ważaj, bo jeszcze strzelają. Szanowni Państwo, nie zapomnijcie, że jest wyższy jak wyższy. To jest właśnie to. To jest właśnie to. Żołnierze tego tego tak przeszkodzą. Wzięli pierwszy miejsce. Właśnie byli winoci. Brawo, brawo. Stowarzyszenie Historyczne Piska Pozycja Ryglowa Spisza. Stowarzyszenie Przyjaciół 9. Pułku Strzelców Konnych Białej Piski. Szwadron Kawalerii imienia Dywizji Kawalerii Zaza Białystok. Stowarzyszenie imienia Podlaskiej Brygady Kawalerii Skolna i Grupa Rekonstrukcji Historycznej Grabowskiego Stowarzyszenia Sportowo-Jeździeckiego imienia 10. Pułku Ułanów Litewskich. Szanowni Państwo, tak dobiegły końca uroczystości Grabowskiego pikniku historyczno-sportowego. Bardzo, bardzo serdecznie Państwu za tak liczne przybycie. Zapraszam już z góry za rok na podobne obchody. To prawdziwe. Piotrek. Hej! Żyjecie?